troszeczkę bliżej sobie podjadę, tak pod rękę. Łapię i opuszczam drążek w dół. I trzymam drążek w dół, tak? I w tym momencie dron ląduje. Dzień dobry. Hello, hello, hello. Ok. No i mamy gotowy dron do pakowania. Dzień dobry. Wyjechałem dziś również wcześnie rano po to, żeby zrobić tam kilka fototagów. Nie wiem, czy z jakąś historią, czy uda mi się coś opowiedzieć na miejscu, ale nie taki jest cel dzisiejszego odcinka. Będzie to odcinek dotyczący drona, ale tak jak napisałem w poście, nie będzie to odcinek o lataniu dronem, bo o tym jest mnóstwo rzeczy. W dodatku, wiecie, ja się dopiero uczę, więc jestem ostatni na liście, żeby udzielać komuś rady dotyczące latania. Jestem nawet ostatni, nawet za tymi, którzy nie mają drona, nigdy go nie mieli, ale chcą udzielać mi rad. Pozdrawiam. Nie, no spoko, szanuję, okej. Każdy ma jakieś tam swoje rzeczy w głowie i czasem czuje, że musi je komuś powiedzieć, tak? Ma takie przekonanie, że to, co on ma w głowie, jest lepsze od tego, co ktoś inny ma w głowie. Okej, całkowicie zrozumiałe, szanuję to. Postaram się, aby cały kluczowy fragment tego odcinka był nagrany na motocyklu i może nawet w kasku. Ale z motocyklem to jest świetna sprawa. Nieważne, jak bardzo wyrąbany masz dzień wcześniejszy, wystarczy położyć się wcześniej spać, wstać o 5 i wsiąść na motocykl i po prostu pojechać. O wszystkim człowiek zapomina. Papa się śmieje od samego rana. Jestem w moim ulubionym miejscu rozkminkowym i tak myślałem sobie, żeby zrobić sobie kawkę i przy kawce nakręcić wam ten odcinek o dronie. Ale nie mam ze sobą tego rejestratora, nie wziąłem rejestratora i z drugiej strony nawet to będzie chyba bliższe rzeczywistości, abyście zobaczyli, jak rzeczywiście wygląda kwestia drona na motocyklu. Kwestia nagrywania dronem też jest związana bezpośrednio z motocyklem, bo też o to mi chodziło, żeby kupić takie urządzenie, które będzie na tyle poręczne, na tyle małe, mobilne, żeby się zawsze ze mną zmieścił i tak dalej, i tak dalej. No i wiecie, chodziło mi przede wszystkim o to, ja sobie wyciągnę telefon, bo zanotowałem sobie coś niecoś. Okej, więc interesowały mnie różne sprawy z tym związane. Część oczywiście informacji można znaleźć w internecie, ale to często są takie informacje, to są dane. Konkretne dane. No i na przykład podają na stronie DJI, że dron waży 249 gramów. No i super. Wszystko się zgadza. Mieści się w tej najniższej kategorii bezzałogowych statków powietrznych. Ale mnie nie interesuje, ile on sam waży, tylko interesuje mnie, ile waży cały zestaw. Czyli ten Flymore Combo, dron w torbie, ładowarka z zapasowymi akumulatorami, tam są trzy w sumie, ten kontroler, sterownik, no i dodatkowe śmigła i wszystkie tu persnyty, które tam się znajdują. I to mnie interesowało. I to waży 1318 gramów, czyli kilo 300. Co dla mnie było najważniejsze, żeby mieścił się w tank bagu, który mam tutaj. To jest tank bag, żebym się nie pomylił, Givi EA118. I on się mieści, i to jeszcze tak się mieści, no, że zostaje miejsce w tank bagu na resztę elektroniki, na ładowarki do GoPro z akumulatorami, no i tam jeszcze kilka rzeczy się mieści. Dlaczego dla mnie było to takie istotne? Przede wszystkim dlatego, że gdyby cały ten pakunek nie mieścił mi się w tank bagu, to musiałbym go pakować albo do torby z tyłu, albo do kufra. No ale teraz, wiecie, jadę gdzieś, no i tank bag też mam ze sobą. Tank bag można łatwo odpiąć, dlatego jeżeli gdzieś dojeżdżam i chcę coś zwiedzić, to biorę tank bag ze sobą. No ale, dobra, jak gdzieś dojdę,
do jakiegoś miejsca, to może chciałbym wziąć dron i coś pokręcić. No to okej, okay, no to tym samym muszę wziąć tank bag i jeszcze ze sobą muszę z kufra wyciągać torbę z dronem i nieść dwie rzeczy. A zależało mi na tym, żeby to wszystko mieściło mi się w jednej torbie. Jeżeli dojdę do jakiegoś miejsca, które mi się podoba i chcę coś nakręcić, albo z drona, albo z GoPro, to mam to przy sobie. Oczywiście kluczową kwestią jest to, co mam na plecach, czyli ten taki plecaczek z wodą i tam jest kawa, jakieś kanapki, tego typu rzeczy. To też rozwiązuje sprawę, bo niektórzy z Was pewnie w tank bagu mają właśnie takie rzeczy. Dla mnie było to istotne, no, to jest kwestia tego konkretnego przypadku mojego. Dla mnie było istotne to, żeby wszystko się zmieściło w tank bagu i mieści się. I teraz Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda w torbie. Mam nadzieję, że będzie to widać z tej kamery, którą mam na kasku. Tak? Po otwarciu, zobaczcie. To jest torba. To jest torba z dronem. Cały komplet. Tutaj mam jeszcze ładowarki do GoPro, no i taką torebkę z elektroniką, jakimiś kabelkami, ładowarkami i tak dalej, i tak dalej. Jakie to jest duże? Już Wam pokazuję. To jest torba. W porównaniu z TomTomem, albo w porównaniu z iPhone'em. To jest iPhone XS zwykły. Popatrzcie. Jak to mniej więcej wygląda. Tak? No, jak moje dwie dłonie, no nie? Jak się trzyma. Kurczę, nie wiem, do czego to porównać. To jest naprawdę nieduże. I po otwarciu mamy wszystko. Dron, ładowarki, kontroler. Więc tak to mniej więcej wygląda. Ja teraz zamknę, bo zaraz będę Wam chciał pokazać coś chyba najistotniejszego. Kilka osób odradzało mi używanie drona, bo powiedzieli tak. Okej, dron jest fajny, super, tylko że wiesz, jedziesz, musisz się zatrzymać, musisz zsiąść z motocykla, wypakować dron, rozstawić go, wystartować, polatać, bla, bla, bla. Bardzo, bardzo dużo rzeczy, które no, z założenia może miały zniechęcić, że no nie ma sensu latać dronem, bo to jest za dużo komplikacji, za dużo kombinacji, za dużo czasu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc pokażę Wam, ile czasu trwa przygotowanie się do lotu i pokażę Wam coś, co dla mnie też było istotne, bo wiecie, no jak jeździmy gdzieś, no to tak jak tutaj, zatrzymuję się w lesie i gdybym chciał tu filmować, to może nie do końca byłyby warunki na to, żeby wystartować. I trochę się bałem tego, tak trochę szukałem, ale pokażę Wam po prostu, jak wystartować z ręki i jak wylądować do ręki z powrotem. Na upartego, gdybyśmy chcieli coś szybko nagrać, to nie musimy nawet siadać z motocykla. Ja nie muszę, bo tak to sobie wszystko przygotowałem, że nie muszę, więc postaram się Wam to pokazać. Jeszcze taka kwestia techniczna. A propos karty. Ja nie kupowałem dodatkowych kart. Wziąłem jedną z tych, które mam do GoPro. Też 128 GB. Samsung Evo. I w zupełności wystarcza do 4K nagrań, wszystko jest git. Jedyna rzecz, która przyszła mi do głowy, która mogłaby usprawnić, to zamiast jednej karty 128 GB, może lepiej byłoby mieć dwie albo trzy albo cztery, na przykład 32-gigabajtowe, albo nawet dwie 64-gigabajtowe. Dlaczego? Dlatego, że na przykład, no nie wiem, w ciągu dnia możemy gdzieś jechać i mieć dwa podejścia do nagrywania. Więc jeżeli mamy jedną dużą kartę, nagrywamy jedną lokalizację, potem jedziemy do drugiej, nagrywamy je drugą na tej samej karcie, no i na przykład przytrafia nam się jakiś dzwon, albo dzwon oczywiście drona, nie na motocyklu, ale rozwalamy drona, albo topimy go gdzieś. Tracimy również to pierwsze nagranie. A tak to po każdym locie można byłoby wyciągnąć jedną kartę i włożyć świeżą. Oczywiście, no ktoś może myśleć, że no dobra, martwisz się ujęciami, bo powinieneś się martwić dronem. Nie, no mam wykupioną Care, DJI Care, że jakbym rozbił drona, utopił albo coś, to za niewielką opłatą dostanę nowy, zupełnie nowy urządzenie. Taka fajna rzecz.
a niewiele kosztuje dodatkowo. No dobrze, to teraz Wam pokażę, ile czasu zajmuje rozstawienie się, rozłożenie drona, wystartowanie z ręki, wylądowanie do ręki i no i spakowanie go. Liczcie sobie, to będzie ujęcie bez cięcia. Chyba, że mi się kamery rozładują, to wtedy. Rozpakowuję sobie torbę. Tak, tutaj mamy taką zapinkę na dronie i obudowę do gimbala. Rozstawiamy sobie śmigiełka. Możemy już go włączyć. O. I on już sobie będzie szukał sygnału GPS. Teraz tak, kabelek. Kabelek. Telefon. Wpinamy kabel. Teraz rączki, te drążki. Dobra. Włączamy. Dobra. I teraz tak, bierzemy sobie OK, jest wszystko gotowe. Dron na zielono. I teraz pokażę Wam to wystartowanie z ręki. Tak, start z ręki. Nie mamy tutaj nigdzie drzewa. Włączamy sobie start. OK. Już mamy, tak? Tak, jak widzicie sobie, lata do przodu, do tyłu. OK, czyli jesteśmy już gotowi do tego, żeby latać, tak? Zrobimy sobie małe ujęcie na dół. Oj, tutaj troszeczkę mamy przepalone. O, chyba teraz będzie ekspozycja lepsza. Tak jest. Dzień dobry. Tararira. Dobra. Okej. No dobra, i teraz pokażę Wam, jak wylądować. Tak? Zobaczcie. Podlatuję sobie blisko. Tak, obracam. Tak, zjeżdżam sobie niżej. OK. Dobra. I teraz patrzcie. Tak, troszeczkę bliżej sobie podjadę, tak pod rękę. Łapię i opuszczam drążek w dół. I trzymam drążek w dół, tak? I w tym momencie dron ląduje. Dzień dobry. Hello. OK. No i mamy gotowy dron do pakowania, tak? Czyli wyłączamy go. No i składamy nóżki. Ten gimbal zamykamy. Tak, i teraz śmigiełka. Zabezpieczenie założymy. O, i mam nadzieję, że to na GoPro wszystko Wam się wszystkie ujęcia obejmą wszystko, tak? I tak, dron, pyk. Wyłączamy to, wypinamy telefon, składamy kabelek. Drążki wykręcamy. Niektórzy nawet nie wykręcają ich, wkładają jakoś tak w całości. Dobra. Telefon.
blokujemy. Torba tu. I gotowe. I mogę jechać dalej. Sami musicie ocenić, czy to jest dużo czasu, czy nie. Chciałem, żeby to było nagrane ciągiem, żebyście mniej więcej widzieli, jaki to jest faktycznie czas i że można, naprawdę, można nie schodzić z motocykla. Można to spokojnie zrobić w taki sposób. Oczywiście, no dla bezpieczeństwa i dla komfortu filmowania najlepiej jest zejść z tego motocykla i sobie chodzić i mniej więcej mieć w zasięgu wzroku cały czas drona. No, ale to już pozostawiam waszej decyzji, waszej ocenie. Jak dużo faktycznie jest roboty przy tym, żeby to przygotować, uruchomić, wystartować, polatać i potem to spakować i pojechać. To jest wszystko, co jest do zrobienia przy tym. I teraz tak. Mój znajomy, który zna się na YouTubach zdecydowanie lepiej niż ja, powiedział, że nie ma nic złego w tym, aby zasugerować wam albo poprosić was o to, że jeśli coś wam się podoba, to możecie polubić to, co robię. Albo zasubskrybować to, co robię. Zatem, idąc za namową mojego znajomego, może to się nie sprawdzi. Jeżeli wam się to nie spodoba, to po prostu powiedzcie, bo to nie jest żadna spina. Ja, wiecie, ja robię to dla fanu i już, jeżeli wam się będzie podobało, ale nie będziecie chcieli tego wyrażać w żaden sposób, czy komentarzami, czy lajkami, to nie musicie tego robić, absolutnie. Ale tak jak kolega mi powiedział. Jeśli podobał wam się ten odcinek, dajcie proszę łapkę w górę i zasubskrybujcie tam na dole. I do zobaczenia.